Ludzieły, cześć Wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie. witam Was w grze, która nazywa się Withering Waves, serii o tym samym tytule. I e, jesteśmy tutaj, dlatego że dostałem prawie zawału serca moment temu. Odpaliłem, napisałem scenariusz, odpaliłem ten tytuł, chciałem zacząć nagrywać i był ekran ładowania. No, że jest ten deszcz lecący w drugą stronę, jada, jada, i było ładowanie, ładowanie, ładowanie. Po kilku minutach czekania, to znaczy poczekałem chwilę, tam porobiłem rzeczy, tak długo się ładuje, klikam, klikam, poszedłem do łazienki, poogarniałem rzeczy, wróciłem, dalej się ładowało. Altew 4 odpaliłem ponownie i było dokładnie tak samo, zrestartowałem kompa i było dokładnie tak samo, przeinstalowałem grę, zrestartowałem kompa i ruszyło, więc bardzo możliwe, że coś u mnie w plikach się diabnęło, a nie u na serwerze na szczęście, bo jakby to było z ich strony, to dałoby się to rozwiązać tylko przez support. już myślałem, że wiecie, blessinga mam do wykorzystania i tak dalej, parę innych rzeczy, znaczy odpowiednich blessinga, więc ja no dobra, zacznijmy od tego, że ruszyliśmy do przodu, jak widzicie troszkę fabułę popchnąłem wczoraj posiedziałem trochę więcej i pograłem, więc jak najbardziej na plus, spotkałem kamelię, mówiliście, że postać może mi się nie spodobać, Spodobałem się bardzo, spotkałem Aalto mówiliście, że postać przypomina Sampo i może mi nie podejść i mieliście rację, postać przypomina Sampo i mi się nie podoba strasznie no ale to jestem ja, więc z mojej perspektywy troszeczkę śmieszki heheszki i, i, i w sumie, no poszliśmy wczoraj do przodu więc fajnie się pograło. No, i teraz jestem na tym etapie, że muszę lecieć z tym gościem. Więc to Gites, to zostaje. Dzisiaj powinienem dokończyć brakujące rzeczy. Uuu, tego animacje są wypas. Jest jedna rzecz, którą wczoraj ubiegłem, znaczy się moja wczorajsza nagrywka odcinka, wyprzedziła tego maila, którego dostajemy od twórców. A ten mail zawiera pięć kosteczek z waveplateami, czyli z energią, i dziesięć niebieskich, zielonych, czy jakie tam nazwać rolek, takie w pół na pół kolor. I jeżeli o rolki chodzi, to super sprawa, bo akurat brakuje mi jeszcze 20 dopuszczenia. Mam 18, może sobie dokupię zaraz dwie niebieskie zwykłe, chociaż nie wiem. Są jakieś sposoby na zdobycie niebieskich zwykłych rolek oprócz tego, że daję jakieś apologemy czy coś? Bo tak nie kojarzę, Za rozwijanie postaci chyba nie ma. Dobra, puśćmy tego ten pola i zobaczmy. Tu już jest ten moment, że powinienem być blisko w miarę, no ale dalej jesteśmy na filecie, więc wiedzie na hardzie. Hard Pity będzie tutaj jak nic, jak nic. Chyba, że polecimy po jednym. Uuu, dwie czwóreczki! Sun Chłacz, jak ona tam ma, i Cisia, którą też bardzo lubię i będę przy jakiejś okazji, jak będę miał już zrobiony główny team, chyba troszeczkę składał, troszeczkę składał. Więc z mojej perspektywy, no. I. Hmm. A nie, tu mogę tylko Tempula puścić, tak? Dobra, Ola, puśćmy tego ostatniego Tempula i wyciągnijmy stąd Werinę. A. Ptaki za oknem zaczynają świrować totalnie. Chciałoby się zobaczyć Double Tapa, tak jak ostatnio, niestety, tak dobrze. Tak dobrze już nie będzie, tak dobrze nie będzie. Cisza wjechała, bardzo fajnie. Lubimy tą postać, lubimy tą postać, jedna ten. I jest! Werina! Werina jest! What, łat, łat, No, nareszcie będę mógł podmienić hila i mieć tego hila, którego docelowo chcę mieć. Więc pełny team, ludzie, pełny team. Dzięki yy, tej. Co tam się pojawiło? Inlin, która mi wbiła, to mam dokładnie ten team, który chciałem, więc z mojej perspektywy mega wyczesana sytuacja. Bardzo, 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 bardzo dobrze. Więc będziemy tutaj podmieniali, a ja bym przeskoczył do tego, że mamy konkurs, mamy konkretnie bardzo wówowy konkurs, więc dla wszystkich zainteresowanych zapraszam, mamy tutaj za Erevis Burek, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Weathering Waves Liseł. Zadanie, wymyśli za projektu i zaprojektuj nowy strój dla rowerka, który mógłby się pojawić, kiedy main character posiądzie element Havoc. Zaprojektuj strój zarówno dla... Męskiej, jak i żeńskiej wersji rowera, i tutaj informacyjnie, my startujemy z rowerkiem spektro i fabularnie odblokowujemy kolejne żywioły, tak jak w Gęszynie, tak jak w innych tego typu gierkach bardzo często się zdarza. Pierwszym, który mamy jest Havok i nasz bohater, bohaterka nie zmienia wtedy wyglądu, więc waszym zadaniem jest, co mogłoby się stać z wyglądem głównego bohatera, kiedy zyskujemy ten żywioł, pomimo tego, że fabularnie w grze to się nie dzieje, że faktycznie czegoś takiego nie mamy. Technika rysunek Digital Model 3D itd. i tak dalej. Nagroda 3 razy Lunite Subscription dla trzech osób zapewne terminem jest 25 czerwca, czyli musicie zdążyć do 25. Sponsorem burek jest i w Jury, burek jest, to ten człowiek będzie nam decydował, gdzie, kto i jak. Kto może brać udział? Wszyscy. Regulamin. Zakaz prac łamiących nasz regulamin. Zakaz prac wulgarnych 18, obrażających innych uczestników, społeczność, widza, innych kontent kreatorów. mihojo, hojowers, Cognosphere, na inne gry itd., itd. Zakaz wykorzystywania prac innych, nawet za ich zgodą, oraz zakaz wykorzystywania AI. Pytania proszę wrzucać tutaj w odpowiednim wątku. I przykładowy jest tutaj tak, postanowił jednak zrobić pracę. <grych> Więc wszystkich, którzy by chcieli przygarnąć bonusy do tego tytułu, zapraszam do wspólnej zabawy. Oczywiście wiecie, gdzie tego szukać u nas na Discordzie. A ja bym przeskoczył dalej do stwierdzenia, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery, spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przywinąć dalej. Pamiętacie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Więc przede wszystkim mamy dzisiaj troszeczkę na temat eventów, trzech różnych, które powinny się pojawić już w aktualizacji 1.1. Więc jednym z pierwszych będzie battle event, gdzie będziemy walczyli, z przeciwnikami, mając do dyspozycji specjalne boosty, na przykład będziemy mieli mocny buff do ataku po każdym dodżu, albo kontraataku, i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj będą tego typu zależności, że coś musimy zrobić i dostajemy większe obrażenia na kilka ataków. I jeżeli odpalamy te bonusy, to dostajemy punkty, im więcej punktów, tym lepsze nagrody. Są trzy typy różnych rzeczy, które będzie można zrobić. Jeden to są punkty z potworów, dostajemy je za załatwianie wrogów, drugie to są punkty za czas, im więcej czasu nam zostanie na wykonanie tego o tym lepsza punktacja i punkty za technikę, czyli tutaj za w tym wypadku kontraataki oraz dodrze albo jakieś tam limity, że nie możemy zrobić zbyt wielu dodży, będą różne zależności w zależności od e, poziomu, na który się wybierzemy, więc będzie battle event i ten battle event na dzień dobry wydaje mi się dość ciekawy, bo patrzę na to wszystko przez pryzmat Genshin'a cały czas i battle eventy jakie tam są. I tam battle eventy sprowadzają się zazwyczaj do robienia jakichś głupich rzeczy z mechaniką do nowej nadchodzącej, zbliżającej się postaci, czyli przed pojawieniem się na hidy mieliśmy celowanie i robienie zdjęć przeciwnikom i teraz było zatrzymywanie czasu, więc te wszystkie rzeczy jakby nie mają przełożenia na to, co się dzieje na świecie, a mam wrażenie, że ten event ma nas uczyć umiejętnego robienia rzeczy w grze. Bonusowe punkty za robienie wejd'ów albo kontrataków, jak najbardziej na tak, żeby wyciągnąć więcej punktów, to warto się nauczyć troszkę lepiej z kontrą, warto podciągnąć swojego skilla evadowania i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że ta koncepcja jest tutaj ciekawa, oczywiście ten leak leci za Wuvaland, pozdrawiamy mocno i serdecznie, tam fajne rzeczy się pojawiają. A ja bym przeskoczył do drugiej spekulacji na dzisiaj, jaką mamy. Również w aktualizacji 1.1 powraca Death of Illusory Realm. I momencik to jest yy, to. Powraca, ale będzie ze zmienionymi zasadami troszeczkę. I teraz tak. Zanim wystartujemy swoją przebieżkę, będziemy mieli do wyboru poziom trudności. Będą różne modifiery, więc będzie można zmienić to, co faktycznie dostaniemy. W zależności od tego, jak wysoki jest poziom trudności, jak wiele modifierów utrudniających nam życie odpalimy, tym lepsze nagrody będą do na koniec, to leci za Wualant. Z innych źródeł mamy, że będą różne postacie do przetestowania, jeżeli będziemy chcieli, i będą one cztery, przynajmniej wymienione na chwilę obecną. Są jeansy, jest Changli, jest Jan Shin, Whatever Jan oraz Sanhua, również tutaj jest do przetestowania. Więc te cztery postacie będziemy mogli zabrać na specjalną przejażdżkę podczas tego Death of Illusory Realm ze względu na to, że twórcy nam je zapewnią do testów. Będzie jeszcze jedna rzecz, którą ja dla. Ja i teraz opisałem jako Gift of Odyssey, które możecie znać z Honkaya Star i jest to. Okej, okay, to było dziwne. I jest to coś takiego, co mieliśmy na samym początku. Czy ja to jeszcze mogę podejrzeć i zobaczyć, czy mam do tego dostęp, żeby wam pokazać, o co kaman. To jest dokładnie to samo, co mieliśmy, tylko za. z tą postacią do przytulenia. Nie, to chyba zniknęło po wykonaniu. Ka... Wklej wam screenshota. Innymi słowy, powinniśmy mieć rolki do odtykania za logowanie się i za robienie jakichś tam drobnych rzeczy, ewentualnie w trakcie rozgrywki, czyli dosłownie Gift of Odyssey. Tylko, że tu będą e, rolki, nie tylko rolki chyba. Tyle. Jeżeli chodzi o evenciki, to na ten moment tyle, to nie jest jeszcze wszystko, oczywiście, ale będzie tego więcej. Będziemy to rozbebeszali powolutku. Lecimy dalej co dnia, co dnia po trochę. Więc Gift of Odyssey w tej grze również nie mam pojęcia jeszcze, jak to się będzie nazywało w przyszłości, ale to jest powrót tego co mieliśmy, tylko w nowej wersji. Przy okazji ludzie, przy okazji pamiętajcie, że mamy całą masę konkursów, jest kocia sztuka, która czeka na was. Projektujemy bronię, w którym to konkursie do wygrania jest taki łotoboken. Sztuk 3 dla trzech osób, oczywiście po jednym na łebka, i do tego są bonusy do gier. Takie, że możecie sobie tutaj battle was blessinga czy coś tam zakupić żeby pośmigać w wersji premium oczywiście więc zapraszam do wspólnej zabawy i wystartował nowy konkurs konkursowa wuwa, o którym gadaliśmy na tym odcinku na początku więc tutaj musicie stworzyć strój dla rowerka tak żeby było widać że to jest hawokowa postać więc zapraszam do wspólnej zabawy i korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione Liś mogę we wasza magia jest potężna jesteście osom lishi arcy mogę wasza magia jest arcy potężna jesteście arcosom i liści twitter nauczy wasza magia jest twitter potężna jesteście twitterosom i na czy widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już na dniach, gdzieś tak na dniach, mam nadzieję. Na, na pewno wcześniej niż pierwszego, bo wtedy będziemy lecieli po Jinchi, czy, czy tak pierwszego miało być? Nie, teraz są jakieś przesunięcia, więc w sumie nie wiem, kiedy będzie. Muszę to obadać, muszę to obadać. 28 wypada teraz coś w tym stylu. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dnia, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech rowerek RNG wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej! I się tak cieszę, że wjechała tawerina. Musiałem wydać troszeczkę Astraightów, żeby ją zgarnąć. No ale jest, jest, jest. I z jaką bronią ona biega? To jest dla mnie teraz bardzo ważna informacja: z czym ona biega, bo muszę dostosować łapanie. A, jeżeli chodzi o to, to ja nawet żadnej czwóreczki chyba sensownej nie mam. Nie, już teraz mam. Więc muszę zobaczyć, co jest dla niej dobre, czwóreczkowego. Na razie załóżmy to, ale tak z randoma, bo nie mam pojęcia, co jej dać. A potem może złapię ten taki, co jest z banera standardowego. Muszę się dowiedzieć, czy jest naprawdę użyteczny.